Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Ogólne trendy ze świata social mediów przebijają się również do sekcji komentarzy kanału Stalowy Szok. Od jakiegoś czasu niemal pod każdym filmem widzę prośby o mówienie nowej twarzy ze świata fitnessu, którą jest Sam Sulek. Młode pokolenie rządzi wszystkim, co dzieje się w internecie. Trendy rozprzestrzeniają się dosłownie na przestrzeni godzin, a popularność tego 21-latka z Delaware, co ciekawe o polsko-czeskich korzeniach, dosłownie eksplodowała. Od samego czerwca jego profil na YouTubie zyskał prawie 500 000 nowych subskrybentów. Dziś obserwuje go tam około 650 tysięcy osób i wielkimi krokami liczba ta zbliża się do miliona. Poniekąd się nie dziwię, bo chłopak jest po prostu ogromny. Mierzy 180 cm wzrostu, a jego waga przekroczyła już 110 kg. Nawet dla ludzi o tak zaburzonych wzorcach w kontekście oceny rozmiarów i masy jak my, jest to wynik bardzo imponujący. Tym bardziej, że nie jest to 110 kg w stylu polskich lat 90. Podejrzewam, że gdyby Sam Sulek został podopiecznym trenera Pawła, to ten z miejsca zaleciłby mu znaczne zwiększenie kaloryczności posiłków oraz suplementację ProVitem. Chłopak jest wielki i jednocześnie docięty, z sześciopakiem widocznym niemal bez napinania. Ma świetną separację klatki oraz mięśni naramiennych z możliwością odróżnienia wszystkich aktonów. Jak na ten rozmiar oraz poziom otłuszczenia nie jest przesadnie owaskularyzowany. Stawiam, że prezentuje około 12%. Niemniej, gdyby zdecydował się nawet na lekką redukcję, to widać potencjał na wyraźne kable na wielu partiach. Tak jak widać, tu świetny gen i sporo możliwości na osiąganie wysokich lokat na zawodach IFBB. I tą genetykę widać było już, kiedy dorastał. Po raz kolejny chciałbym tutaj zaznaczyć, że dobre geny pokazują się już we wczesnym wieku. Dzieci z dobrymi predyspozycjami są bardziej atletyczne na tle swoich grup rówieśniczych. Sulek w wieku 6 lat został zapisany na treningi w skokach do wody i już po roku zaczął wygrywać konkursy. Sportowcem pozostał przez całe życie i nawet niedawno reprezentował jeszcze swoją uczelnię na zawodach krajowych. Dostępne zdjęcia z jego startu w skokach, również z czasów szkoły średniej, dobitnie prezentują potencjał zawodnika. Trenując bez ciężarów, poziom muskulatury, który prezentował już w wieku nastoletnim, był lepszy niż u wielu dorosłych i trenujących na siłowni mężczyzn. Powiedziałbym nawet, że w większości. Odpowiedź mięśni sama na jakąkolwiek stymulację treningiem jest po prostu fenomenalna. I nawet stosunkowo słabe bodźce hipertroficzne, jakie zapewnia trening gimnastyczny oraz skoczka do wody, pozwoliły mu wyglądać w wieku 17 lat tak, jak wielu nie będzie wyglądać nigdy. Zadajmy sobie jednak teraz pytanie, czy nawet dobre geny wystarczą, żeby zbudować aż tak gigantyczną sylwetkę naturalnie? Oczywiście, że nie. I swój wzrost popularności Sulek zawdzięcza przede wszystkim temu, że deklaruje naturalność. To z kolei od początku było w oczywisty sposób atakowane. Natomiast na tym najwyraźniej zależało Samowi, bo w ten sposób nakręca się przecież zasięgi oraz gromadzi coraz większy fanbase. Początkowo znany był głównie na TikToku. Na YouTubie oraz w innych social mediach również publikował, natomiast nie były one głównym kanałem, przez który przepuszczał swój content. Jego pierwszy TikTok z 25 czerwca 2022 roku w ciągu 12 miesięcy ledwo przekroczył 15 tysięcy wyświetleń oraz zdobył 600 polubień. Natomiast już we wrześniu tego samego roku publikował filmy zbierające po 100 tysięcy odtworzeń. W lutym wrzucił pierwszego TikToka, który obejrzany był ponad 1 000 000 razy oraz zgromadził blisko 200 tysięcy polubień. Sulek poszedł viral za sprawą przeróbek swoich filmów, takich jak dla przykładu. Z YouTube'em zaczął na poważnie 15 stycznia tego roku. Materiał do dziś odtworzony został niecałe 300 tysięcy razy, natomiast trwało to 8 miesięcy. Film z 6 czerwca zdobył ich do dziś ponad 2 razy tyle, a większość z nowo publikowanych treści zrównuje poziomem wyświetleń względem pierwszego filmu średnio w ciągu zaledwie kilku dni. Natomiast różnego rodzaju ostrzejsze docinki, czy też po prostu negatywne komentarze pojawiały się już niemal na każdej platformie społecznościowej. Sam Sulek natomiast świadomie nakręca emocjonalną spiralę jeszcze mocniej i jeszcze dalej. Zależy mu na atencji, bo w taki sposób zbudował całą swoją popularność.
Lubi wywoływać kontrowersje i sam wyraźnie prowokuje widzów. Między innymi w taki sposób, kiedy to w ramach porady prosi widzów, by ci zaczęli ego lifting, czyli dla przypomnienia dźwiganie większych ciężarów niż takie, przy których można zachować odpowiednią technikę. Innym razem wyśmiewa osoby o mniejszej masie niż on, pisząc, że jeśli słuchałby się rad mniejszych, sam stałby się mały. Natomiast jeszcze lepsze zasięgi zgarnęła ulepszona wersja tego trollingu, w której do równania dodał kobiety. Czyli nie słuchaj się kobiet i mniejszych, bo zmalejesz. Uderza też w tzw. science lifterów, czyli opierających treningi o dostępne źródła naukowe, sugerując, że tzw. bro science ma lepsze przełożenie na rzeczywistość. Wróćmy jeszcze natomiast na chwilę do tematu, który jest decydującym motorem napędowym dla medialnego wizerunku sama, czyli kwestie naturalności, a w zasadzie naturalności udawanej. I bardzo możliwe, że udawanej celowo, bo patrząc na jego content widać sporo różnic między nim, a na przykład Simeonem Pandą, Ohernem czy też Naturalami z polskiej sceny social mediów. Bo Sulek, gdy mówi o swojej naturalności, to zdaje się cały czas trollować. I to w sposób przynajmniej tak samo oczywisty, jak polecając ego lifting, czy też szkalując mniejszych od siebie. Pozując z pasją, prezentuje swoje cystowane czerwone wypryski, a te pokrywają niemal całość jego górnych partii. Plecy, klatka, barki, a nawet ramiona i twarz. Co jednak bardziej może niepokoić, to sposób, w który mówi. W stosunku do jego pierwszych filmów słychać różnicę w tonie, barwie głosu i samym sposobie. A sugeruje to stosowanie jednego z najbardziej niebezpiecznych sterydów, trenbolonu, i to w niemałych dawkach. Biorący trenbolon skarżą się na tzw. tren cough, czyli bardzo specyficzny kaszel. Jest to trwający do minuty napad kaszlu, który występuje na chwilę po zastrzyku ze sterydem. Ponadto trenbolon mocno podnosi ciśnienie krwi i wpływa na wydolność aerobową. Według raportów nawet niskie lub średnie dawki potrafią znacząco obniżyć kondycję. Przy większych zaobserwować można specyficzny sposób mówienia, jak u osoby z bardzo zaawansowaną otyłością. Związane jest to z utrudnionym oddychaniem. Osoby takie zdają się tracić oddech nawet podczas prowadzenia rozmów. I w taki sposób, zdaniem moim oraz wielu innych, wypowiada się sam Sulek. Prawdopodobnie dlatego też jego dieta wygląda podobnie do osoby otyłej i opiera się przede wszystkim na jedzeniu przetworzonym oraz bogatym w cukier. Środek ten znany jest z tego, że ciężej nabrać na nim większych ilości tkanki tłuszczowej. Całkiem możliwe, że sam bierze też hormon wzrostu z insuliną. Świadczy o tym chociażby to, jak szybko zaczyna jeść posiłek potreningowy po skończonym wysiłku, pomimo bardzo dużego objętościowo posiłku przetreningowego, jedzonego około 1,5 godziny wcześniej. Oczywiście obydwa posiłki są podobnie niskiej jakości. Jednak to, jakich naprawdę używa środków w swoim protokole oraz w jak kosmicznych przyjmuje je dawkach, jest tylko w sferze naszych dywagacji. Bo przecież według kontentu, który publikuje w social mediach, mamy do czynienia ze 100% naturalem. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.